To jest jeden z elementów, ta przepompownia całego systemu kanalizacyjnego, które przebudowywaliśmy. Koszt 5 milionów złotych, 4 miliony 750 tysięcy dofinansowania. Między innymi wykonaliśmy kanalizację w Sulicicach, ale także i w Sulicicach Górnych. Także połączyliśmy dwie oczyszczalnie ścieków w Kłoninie z oczyszczalnią ścieków w Żarnowcu. Przy okazji skanalizowaliśmy Szary Dwór, przeszliśmy przez Odargowo. Oprócz tego także był remont przepompowni w Karlikowie, która no nie spełniała swojego zadania. Dzisiaj jest odbiór i w najbliższych dniach przekażemy kanalizację krakowskiemu przedsiębiorstwu komunalnemu. Krakowskie przedsiębiorstwo komunalne określi sposób przyłączania i mieszkańcy będą mogli się podłączać. Będzie to na dniach. Pracowaliśmy razem w gminie z radnymi i udało nam się wypracować jeden kompromis i cieszę się, że po tylu latach ta kanalizacja tu powstała.